Słowa credo, które wypowiadamy w czasie każdej mszy świętej, i słowa, który z Ojca jest zrodzony, czyli znaczy, że wierzymy w te słowa. Co to oznacza? To znaczy, że jest to jakby dalsza część tego, tych słów, czyli niestworzony, czyli znaczy, że Pan Bóg nie, nie stwarza człowieka, nie stwarza swojego Syna w taki sposób, aby on był w jakiś sposób zabawką swego ojca, ale daje mu wszystko, co jest jego. Zrodzony z ojca to znaczy, że y, każda jego cecha charakteru, każda jakby, jeśli tak moglibyśmy w ogóle powiedzieć, o Panu Bogu, y, każda cecha charakteru, każda cecha jakby zewnętrzna Pana Boga, chociaż oczywiście tutaj y, trudno nam o tych cechach tak mówić do końca, jest dana Synowi. Y, w tym roku na kolędzie, kiedy spotkałem się z taką parą młodych ludzi, którzy wcześniej też z kolendy wiedziałem, że nie mogli mieć dzieci, teraz okazało się, że są już szczęśliwymi rodzicami, mówili mi właśnie o takim bardzo wyjątkowym też zrodzeniu, o tym też, że wcześniej, kiedy już wiedzieli, że, że będą mieli dziecko, pojawiła się też opinia lekarzy, że być może będzie to dziecko niepełnosprawne. I słowa tego młodego człowieka, młodego mężczyzny, które wypowiedział do swojej matki. Opowiadali mi to właśnie yy, i myślę, że to w tym kontekście jest, yy, jest bardzo istotne, że, że oni nie mają sobie stworzyć nowego człowieka, tylko mają zrodzić. Yy, mają zrodzić yy, dar, który daje im Pan Bóg. Okazało się, że, że to dziecko jest zdrowe, że są szczęśliwi rodzi szczęśliwymi rodzicami, ale, yy, ale właśnie to. Zaufanie Panu Bogu, jakby zauważenie daru, jaki Pan Bóg daje w swojej łasce, również odnosi się do, do, tej, do tego wyjątkowego daru i wyjątkowej łaski, jaką daje Pan Bóg swojemu synowi. Zradza go takim, jakim jest dla nas, nie pozbawiając go niczego, co sam, co sam posiada. Dla nas. Ten Chrystus, który właśnie posiada wszystko, co, co również Pan Bóg, jest, jest wzorem do naśladowania, jest wzorem, w którego mamy wierzyć, w którego wierzymy, wyznając właśnie credo, o którym dzisiaj mowa.